Polska to taki fajny kraj, ale czy kiedyś będzie tutaj tak naprawdę sielsko i swojsko? Czy jest coś, co my możemy zrobić? Czy macie kogoś w rodzinie, wśród znajomych, kto służy właśnie na granicy polsko-białoruskiej? Ja tak. I dlatego słowa Basi, kurde i szatan, odebrałam z wielkim niesmakiem. Ale równy niesmak wzbudził we mnie pomysł zakupienia 300 ołtarzy polowych dla żołnierzy. W momencie, kiedy słyszałam od osoby będącej tam na granicy, że brakowało im noktowizorów, sprzętu, miejsca do spania. Za ołtarze, z tego co wiem, nikt nie beknął, natomiast pani kurdej szatan wyleciała z hukiem. Mimo tego nie uważam, że zasłużyła na miano aktorki wyklętej. Włączam TVN, a tam nagłówek Marsz Narodowców. Pani politolog i jakiś pan profesor odpowiadają na takie insynuacyjne pytania prowadzącego. Czy w takiej formie powinniśmy świętować, czy bardziej radosnej? Jak to powinno naprawdę wyglądać? No i oczywiście pojawiają się hasła o nienawiści, wykluczaniu, wyrywaniu drzewek. Natomiast to, co oni mówią, nie pokrywa się z obrazem, bo w tle widać spokojną paradę, gdzie idą sobie husarze, potem idą jakieś osoby w mundurach, niosą dużą flagę, są rodziny z dziećmi, są jacyś motocykliści, wszystko przebiega w zgodzie. Nie wiem, sabotaż? Przyłączam na TVP. Tutaj z kolei mówi się o zgodzie, o jakiejś idyllicznej atmosferze, ale z kolei znowu niepasujący w tle obrazek, czyli ludzie idący z transparentem Polska katolicka, nie laicka. O samym plakacie w ogóle nie wspomnę. Przepraszam, że tak tłumaczę jak krowie na rowie. Pewnie doskonale wiecie, jak jesteśmy podpuszczani do tego, żeby generować takie wybuchy, jak przydarzył się tej kurdej szatan. Ja sama ze wstydem obserwowałam moją niegdysiejszą wykładowczynię, jak na proteście kobiet wyjaśniała etymologię słowa wypier. Ludzie naprawdę bardzo łatwo się nakręcają, nawet całkiem fajni. I niestety przenosi się to na nasze życie prywatne. Kiedyś święta były takim momentem, że ustawały spory, udzielała się rodzinna atmosfera, ciepło, takie zbliżenie. Teraz nie wiem, jak to będzie wyglądać. W zbyt wielu obszarach jesteśmy za bardzo nakręceni. Z tymi się w święta nie spotkamy, ponieważ bardzo przestrzegają obostrzeń. Z tymi się w święta nie spotkamy, ponieważ w ogóle nie przestrzegają żadnych obostrzeń. No tu tak się wkręcają w te aktywistyczne działania, że jakaś niewinna uwaga z naszej strony od razu powoduje płomienny wybuch. Nie wiadomo, czy ktoś cię po prostu nie zwyzywa. No, tu też musisz na siebie uważać, bo nie daj Boże powiesz coś, co przedstawi Kościół w złym świetle. Nie wiem, czy to tak zawsze musi być, że światopoglądy się ścierają. Tak sobie myślę, że gdyby Putin rzeczywiście się zdecydował i zaatakował Polskę, a my wszyscy siedzielibyśmy gdzieś w piwnicy, bojąc się o własne życie, funkcjonowalibyśmy w zupełnie innym trybie. Ja z czegoś zrezygnuję, ty tutaj odpuścisz, wzajemnie coś sobie wybaczymy. Nagle okazałoby się, że możemy działać wspólnie, mając inne światopoglądy, bo jedziemy na tym samym wózku. Ale przecież my jedziemy na tym samym wózku. Z katolami, z lewakami, z pisiorami, z sekciarzami, a nie sekciarz to ja, z kibolami. Polecam tę piwniczną wizualizację jako taki trik do zastosowania, zanim zagotujesz się na drugiego Polaka.